Obozy strażackie stały się tradycją partnerskiej współpracy Straży Pożarnej z Mysłowic oraz niemieckiego powiatu Enz. W sobotę rozpoczął się jubileuszowy 10. obóz, do którego w tym roku dołączyła grupa młodzieży z czeskiego miasta Frydek-Mistek. W tym roku przypada 10. obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych. W tym roku w projekcie biorą udział zaproszeni goście z zaprzyjaźnionego powiatu z Enzkreis, czyli z Niemiec, oraz przybyli goście z Czech, dokładnie z miejscowości Frydek-Mistek. W tym roku liczba uczestników na obozie wynosi 103 osoby. Międzynarodowe spotkanie młodych strażaków potrwa do 9 sierpnia. Obóz rozbił się na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa, gdzie na jego uczestników przygotowano namioty, miejsce na ognisko oraz basen, gdzie młodzież będzie mogła się schłodzić podczas upalnych dni. Myślę, że no dzisiaj jestem jeszcze trochę stremowany, bo to jest ten pierwszy dzień, ale niektórzy się znają z poprzednich obozów, to widać, że przyjechali znajomy do znajomego. Tak jak nasi do Niemiec jeżdżą, tak Niemcy przyjeżdżają tutaj. Najmłodszy uczestnik obozu ma 10 lat, najstarszy 19. Młodzi adepci pożarnictwa odwiedzą Zakopane, odbędą zajęcia ze wspinaczki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz zwiedzą lotniskową Straż Pożarną w Pyrzowicach. Będziemy również ćwiczyć dyscypliny pożarnicze, będą zawody sportowe związane ze sportami pożarniczymi. Ponadto młodzież będzie prowadziła różne zawody i gry sportowe, gdzie będzie mogła sprawdzić się wyszkoleniu sportowym. Dla młodzieży z trzech państw obóz jest fantastyczną okazją do nawiązania międzynarodowych znajomości, poznania innych kultur oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z lekcji języka obcego. Ja myślę chyba, że przede wszystkim na tym, żeby nawiązać, jakby to powiedzieć, więź między różnymi krajami, między różnymi po prostu ludźmi, kulturami, bo oni też inaczej działają niż my i uczymy siebie w siebie nawzajem po prostu. O dziwo, dużo znajomych, którzy już byli na poprzednich właśnie obozach, również z nowymi, że tak powiem, kolegami z Czech mamy fajny kontakt. Spotkanie w Mysłowicach rozpoczęło się od uroczystości w auli Centralnego Muzeum Pożarnictwa, podczas której przypomniano 10-letnią współpracę z zaprzyjaźnionym samorządem z niemieckiego powiatu Enz. Zgodnie z obozową tradycją obozy odbywają się co roku w wakacje na przemian, raz w Polsce, następnym razem w Niemczech. Miastem partnerskim Mysłowic jest także czeskie miasto Frydek-Mistek, z którego młodzież po raz pierwszy zagościła na obozie. Możliwe, że od tej pory Czesi na stałe przyłączą się do obozowej przygody. Wspominam wszystkie te obozy, które były u nas, na których byłem i w Niemczech, że były zawsze wspaniałe, a przede wszystkim tworzyły taką więź między młodzieżą polską, młodzieżą z Niemiec i to było najwspanialsze. Ten pomysł, który 10 lat temu powstał, trwa do dzisiaj, aby to było jak najdłużej. Z międzynarodowej współpracy zadowolony jest także wicestarosta Enz. Wenn man so ein Projekt anfängt, to, co powstało w ciągu tych 10 lat, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Bardzo się cieszę, że dołączył trzeci partner. Dołożymy wszelkich starań, żeby kontynuować tę współpracę. Uważam, że to świetny pomysł.